szybka ocenka. Totsuz League N, część druga. Jeżeli nie pamiętacie, co oznacza dany tier, to zerknijcie sobie na część pierwszą. Biegniemy. Lionel Messi, czyli piłkarz posiadający najwyższy overall w tej grze wraz z Pele. Z tier. A hejterzy, morda w kubeł. Najwspanialszy w historii, to dostał 98 i tyle. Remy Cabella, szybki, zwinny, problemem trochę strzelanie. A tier. Hamari Traore, super boczny obrońca. A tier. Nuno Mendes, topka bocznych obrońców w grze. S tier. Sembe, totalny ręcznik, nie dotykajcie go. C tier. Święty Mikołaj, solidny boczny obrońca. A tier. Seko Fofana, ten sam kazus co Sisoko z wczoraj. Sylwetka jak wół. A tier. Todibo, zbyt rozjechany pace, dziwny dribbling. B tier. Jonathan David, z upgrade'em 4-5 zasługuje na S tier. Medina, lepszy Todibo. A tier. Kylian MPP. Z. Alexandre Lacazette. Chyba jedyna kontrowersja na tym materiale. Uważam, że Lacazette nie jest wart połowy końców, które trzeba za niego zapłacić. A tier. Tak się prezentuje cała tier lista, a już jutro recenzja Lewandowskiego.